Jubileuszowa 60. edycja najważniejszych zawodów w świecie kulturystyki jest już tuż za rogiem. W najbliższy weekend najlepsi na świecie zawodnicy i zawodniczki z 11 różnych kategorii będą walczyć o zapisanie się na kartach historii jako zwycięzcy Olimpii. Nie zabraknie także polskich reprezentantów, a jeden z nich, czyli Karol Milewski, będzie bronił tytułu zdobytego w ubiegłym roku. Będzie się działo, także wypadałoby się jakoś przygotować. Przed Wami najbardziej jak to możliwe skondensowana zapowiedź Olimpii 2024, z której dowiecie się wszystkiego, co potrzeba, aby śledzić tę imprezę. Czy na własną rękę, czy z moją pomocą. Na Instagramie przez cały weekend będę na bieżąco relacjonował najważniejsze wydarzenia z Las Vegas, także serdecznie zapraszam. Za tydzień na moim kanale pojawi się również film z podsumowaniem tegorocznej Olimpii, gdzie szczegółowo omówimy sobie wyniki i wszystko, co się działo. Także nie martwcie się, nic Was nie ominie. Zacznijmy sobie na szybko od harmonogramu i tego, gdzie w ogóle będzie można oglądać to wydarzenie. Tak jak wspomniałem, Olimpia w tym roku wraca do legendarnego już Las Vegas. Uwzględniając różnicę stref czasowych, do każdej godziny, którą widzimy w oficjalnej rozpisce organizatorów, musimy dodać 9 godzin, aby uzyskać polski czas. Czwartek 10 października będzie dniem typowo organizacyjnym. O godzinie 21 naszego czasu odbędzie się pierwsza konferencja prasowa. Prawdziwa rywalizacja rozpocznie się jednak dopiero w piątek. O 18.30 ruszą pierwsze oceny wstępne, które wyłonią finalistów z kategorii 212, fitness, figure, women's physique, wellness oraz kulturystyki kobiet. Na finały nie będzie trzeba długo czekać, bo odbędą się one jeszcze tego samego dnia. Przynajmniej w Ameryce, u nas będzie to trzecia w nocy. Tym samym w nocy z piątku na sobotę poznamy już pierwszych zwycięzców. Dodatkowo po wszystkim rozpocznie się ocena wstępna męskiej kategorii Open. Sobota zacznie się od ocen wstępnych pozostałych kategorii, czyli Classic Physique, Men's Physique, Bikini i rywalizacji na wózkach. W tej ostatniej, wyjątkowo, od razu zostaną rozegrane również finały. Wszystko rozpocznie się o 18.30. O 4 rano czeka nas natomiast najciekawsza część całego weekendu, czyli finały męskiego Open oraz Classic Physique. Do tego dodane zostało również Men's Physique oraz Wellness. Kiedy Polska będzie budzić się w niedzielę rano, znane już będą wszystkie wyniki. Niestety, Amerykanie rządzą kulturystyką i przez różnicę czasów oglądanie Olimpii na żywo w Europie nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Jeśli jednak ktoś chciałby się na to zdecydować, to na oficjalnej stronie organizatorów można zakupić pay-per-view w cenie $75, czyli jakieś 300 zł. Czy jest drogo? No niestety jest. Ale w sumie w cenie dostaje się transmisję za aż 6 dni, bo dochodzi jeszcze Olimpia Amateur 8 i 9 października. Jak dla mnie wciąż wydaje się być to lepszą inwestycją niż kolejna taka sama polska gala freakfightowa. No dobra, przejdźmy sobie do tego, co najważniejsze, czyli najbardziej interesujących zawodników, którzy pojawią się na scenie i moich osobistych typów, jak może ułożyć się czołówka. Skupię się na moim zdaniem najciekawszych kategoriach, czyli Open, 212 i Classic Physique, a potem na szybko przelecimy przez pozostałe. W Open nie przewidywałem niespodzianek, ale jedna z nich wydarzyła się jeszcze przed startem rywalizacji. W sobotę Nick Walker ogłosił, że nie weźmie udziału w tegorocznej Olimpii. I to już drugi raz z rzędu. W zeszłym roku wykluczyło go zerwanie mięśnia dwugłowego uda, a teraz wraz z trenerem stwierdzili, że jego organizm potrzebuje przerwy i nie chcą forsować wyjścia na scenę za wszelką cenę i zbędnie ryzykować. Więcej szczegółów na moment nagrywania tego materiału nie znamy, ale jest to bardzo przykra informacja, bo Nika chciałem z miejsca umieścić gdzieś w moim top 5. Teraz jednak obstawianie zrobiło się nieco trudniejsze. Ja to widzę w ten sposób. Piąte miejsce, Rafael Brandão. Nieobecność Walkera moim zdaniem robi tu miejsce dla Brazylijczyka, który w ostatnich miesiącach wygląda po prostu gigantycznie, a do tego posiada jedną z najbardziej estetycznych i przyjemnych dla oka sylwetek w najcięższej kategorii. Jeśli docięcie będzie na właściwym poziomie, to nie widzę, aby cokolwiek stało mu na przeszkodzie w znalezieniu swojego miejsca w czołowej piątce. Czwartą pozycję przewidziałem dla Andrew Jackta, posiadacza, tu chyba każdy się ze mną zgodzi, najbardziej estetycznej sylwetki w Open. Nawet nie wiecie, jak bardzo bym chciał, żeby w końcu przygotował on perfekcyjną definicję i wymiótł wszystkich rywali. Biorąc jednak pod uwagę, że nigdy mu się to jeszcze nie udało, nie sądzę, aby tym razem było inaczej. Uważam jednak, że jego rozmiary i świetne proporcje przesuną go w tym roku jeszcze bliżej czołówki. Okej, to były moje nieco bardziej szalone typy, a teraz przyszedł czas na pewniaczki. W ubiegłym roku pierwsza trójka prezentowała się następująco. Derek Lansford przed Hadim Chupanem i Samsonem Dowdą. Nie widzę żadnego powodu, aby teraz miało się coś zmienić. Dwa tygodnie przed Olimpią Dowda niespodziewanie wziął udział w pomniejszych zawodach pro we Francji i pokazał, że jest gotowy. Wyglądał naprawdę świetnie. Nie pokazał on jednak niczego, co moim zdaniem mogłoby zagrozić pozostałej dwójce. Hadi Chupan przyzwyczaił nas do tego, że za każdym razem wychodzi na scenę perfekcyjnie docięty. Tak naprawdę zawsze najlepiej ze wszystkich. Dopóki będzie kontynuował ten trend, a tak zakładam, to nikt nie wypchnie go poza top 2, nawet gigantyczny Samson. Największe szanse na zwycięstwo ma moim zdaniem obecny mistrz, Derek Lansford.
Olimpia lubi robić ze swojego zwycięzcy swego rodzaju ambasadora swojej marki i całego sportu. Trzeba przyznać, że aktywny w social mediach Amerykanin to bardzo rozsądny wybór. Tym bardziej, gdy sylwetkowo także się broni. Plecami nie przegra, bo ma je aktualnie najlepsze na świecie i nawet jeśli przodem będzie nieco bardziej rozmyty od szalenie ostrego Hadiego, to nie będzie to wystarczająca różnica, aby zepchnąć go z tronu. Kto jeszcze z listy startowej może liczyć się w walce z czołówką? Hunter Labrada, Brandon Carey i Martin Fitzwater. Na tego ostatniego będę spoglądał ze szczególną ciekawością, bo moim zdaniem może zaskoczyć. Omawianie kategorii 212, czyli do 96 kg, zacznijmy sobie od spojrzenia na ubiegłoroczny top 5. Tutaj sprawa będzie już o wiele prostsza. Każdy z tych zawodników ponownie pojawi się na scenie i najrozsądniej byłoby nie zmieniać tutaj nic. Ale żeby nie było tak nudno, to pokombinuję trochę z piątym miejscem. Mam wrażenie, że czas Ahmeda Ashkananiego trochę się już kończy. Chyba ze względu na wiek 39-letniego Kuwejczyka. Podczas swoich ostatnich startów w jego muskulaturze brakowało szczegółów. Miał dziwnie rozmyte uda i brzuch. Było to widać zwłaszcza, gdy stał obok młodszych zawodników ze świeższymi sylwetkami. Ale jednocześnie nie dało się wtedy nie zauważyć, jak dużą przewagę samych rozmiarów miał nad innymi. Jest tak ogromny, że to może wystarczyć, aby obronić miejsce w top 5, ale chciałbym, żeby wbił się do niego ktoś nowy, aby nieco urozmaicić rywalizację w tej kategorii. Bardzo bym chciał, żeby był to Giuseppe Zagarella, bo jestem ogromnym fanem jego proporcji, genialnie rozwiniętych ud. Ale rozsądniejszym wyborem zdaje się być Nasser Mohamed. Dobrym kandydatem byłby również Oleg Krivi, ale niestety jest on obecnie w trakcie rehabilitacji po urazie obu nóg i w Las Vegas się nie pojawi. Tak czy siak, walka o piątą pozycję może być naprawdę ciekawa. W czołowej czwórce nie przewiduję żadnych zmian. W zeszłym roku każdy z panów pokazał świetną formę, a sędziowie ustawili ich w uczciwej kolejności. Keon Pearson w tym roku moim zdaniem jeszcze bardziej zostawi w tyle Shauna Claridę, bo jego proporcje są po prostu nie do przeskoczenia, a patrząc na jego nogi, które pokazał tydzień temu na swoim Instagramie, odpowiednie docięcie również będzie na miejscu. W klasycznej sylwetce, mimo kompletnej dominacji Chrisa Bumsteada od 5 lat, na pewno zobaczymy ostrą walkę o czołowe lokaty. Wesley Withers jest w tym sezonie na szalonej fali wznoszącej, po tym jak na początku roku wygrał Arnold Classic, pokonując tym samym Ramona Quairosa. Urs Kaleciński zamienił się za to w Super Saiyanina i zapowiada swoją najlepszą wersję w historii, a Brion Ensley, wygrywając w lipcu zawody Dubai Pro, pokazał, że mimo 44 lat na karku, wciąż potrafi wyglądać świetnie. Według mnie top 5 będzie wyglądało właśnie tak. Istnieją osoby, które spekulują, że Wesley może zagrozić Bumsteadowi. Mimo tego, że jest on fenomenalnie docięty, co widać na załączonym obrazku, a na Arnoldzie pokonał Ramona, Ursa i Briona, to ja nie widzę szans na taki scenariusz. Jestem pewny, że Bumstead w tym roku będzie musiał używać już dwóch dłoni, aby pokazywać liczbę swoich zwycięstw na Olimpii. Jako zawodników, na których również warto zwracać uwagę, wymieniłbym Michaela Dabula oraz Mike'a Sommerfelda, którzy z pewnością mają szansę wskoczyć do top 5, jeśli komukolwiek z czołówki powinie się noga. Teraz na szybko o pozostałych kategoriach. W Men's Physique najciekawszym wątkiem będzie to, czy Ryan Terry zdoła obronić tytuł, który w dość zaskakujący sposób zdobył w zeszłym roku. Nie mówię, że na niego nie zasłużył, ale przed rozpoczęciem zawodów chyba nikt nie spodziewał się, że Brytyjczyk pokona Brendona Hendricksona czy Erina Banksa. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się to w tym roku. W kulturystyce kobiet najprawdopodobniej zobaczymy kolejny popis niepokonanej od 4 lat Andrei Shaw. Amerykanka, zdobywając piąty tytuł Miss Olympia z rzędu, napisałaby własny rozdział w historii tego sportu. Można tę kategorię lubić lub nie, ale trzeba oddać szacunek za taką dominację. W fitnessie także będziemy mogli oglądać coś ciekawego, bowiem najbardziej utytułowana zawodniczka w historii tej kategorii, Melissa Truscott, będzie wracać po kontuzji, której doznała podczas pokazu indywidualnego na ubiegłorocznej Olimpii. W bikini za to na 100% zobaczymy w tym roku zmianę mistrzyni, bowiem ta aktualna, Jennifer Dory, robi sobie rok przerwy od startów i wycofała się z rywalizacji. To robi miejsce dla pozostałych zawodniczek, więc dla fanów tej kategorii będzie tutaj czym się emocjonować. Figure może doczekać się swojego naprawdę dużego historycznego momentu. Obecna 7-krotna mistrzyni, Sydney Gillon, już w ten weekend może stać się 8-krotną mistrzynią, wyrównując tym samym liczbę zwycięstw na Olimpii Roniego Colemana i Lee Haney'ego. Mówimy tu oczywiście o zupełnie innej kategorii, ale wciąż, ten wynik byłby strasznie imponujący. W Wellness i Women's Physique wszystko wskazuje na to, że obecnie urzędujące mistrzynie przedłużą swoje panowanie. Francieli Matos i Sara Villegas są tutaj zdecydowanymi faworytkami. Ostatnią kategorią, która została nam do omówienia, jest kulturystyka na wózkach. Zostawiłem ją na koniec jako taką wisienkę na torcie, bo tak jak wspomniałem na początku, pierwszy raz w historii tytułu na Olimpii będzie bronił Polak, czyli Karol Milewski. Rok temu po świetnej walce pokonał on 5-krotnego mistrza, Harolda Kelly'ego, i ma teraz szansę przedłużyć swoje panowanie i dalej na naszych oczach pisać historię polskiej kulturystyki. Poza Karolem na scenę Olimpii wyjdzie jeszcze dwójka naszych reprezentantów. Adrianna Kaczmarek w bikini oraz Adrian Cyronek w Classic Physique.
Oni także posiadają kapitalne sylwetki, dlatego z całych sił trzymajmy kciuki, aby pokazali się z jak najlepszej strony. Pamiętajcie, że moje przewidywania to tylko czysta spekulacja na podstawie tego, co widzę w internecie. Kulturystyka to specyficzny sport, w którym swoją budowaną przez cały rok formę można zniszczyć małym błędem na ostatniej prostej przygotowań. I właśnie dlatego takie przewidywania to świetna zabawa i kwintesencja bycia fanem tej dyscypliny. Zabawcie się razem ze mną w komentarzach, obstawiając top 5 kategorii Open, 212 i Classic Physique. A osoba, która jako pierwsza zrobi to poprawnie lub będzie najbliżej ze wszystkich, otrzyma ode mnie małą niespodziankę, która pomoże w codziennych treningach na siłowni. To tak w ramach podziękowania dla osób, które oglądają moje filmy do końca. Dzięki, że jesteście!